A żeby wam udowodnić, że tutaj w gminie Łaprze Niżne jest naprawdę pięknie, specjalnie dla was przyjęliśmy na górę Łaprzanki. Moi kochani, za mną przepiękny widok na nasze wspaniałe Tatry. Coś niesamowitego. To jest tutaj naprawdę na żywo. Na dole gęsta mgła, a tutaj wspaniałe słońce. Te widoki to przyciągają do gminy. Dokładnie, to jest jedna z najlepszych atrakcji naszych. Każdy turysta przyjeżdżający z Jurgowa do gminy Łaprze między innymi zatrzymuje się po to, żeby tutaj odpocząć, czasami zjeść drugie śniadanie, no i zrobić sobie zdjęcia i oddychać przepięknym, super powietrzem czystym. Zapraszamy do gminy Łaprze, no jesteśmy na szczycie Łaprzanki, stąd mamy za mną, rozciąga się panorama Tatr Bielskich, ale też już niedaleko jest granica słowacka w odległości kilkudziesięciu metrów. Możemy zejść do słowackiej miejscowości Osturnia, skąd z kolei możemy do Kacwina wrócić już do gminy Łaprze Niżne. Przepiękna trasa rowerowa, spacerowa. No ale przede wszystkim agroturystyka. Szanowni Państwo, Łaprzanka to jest głównie agroturystyka. Posiadamy około 6 tysięcy miejsc noclegowych, gdzie można zjeść zdrową, smaczną żywność, swojski chleb, swojską kiełbasę, taką po śpisku. No właśnie, o tej ekologii teraz dużo się mówi, ekologiczne powietrze jak najbardziej, piękne widoki. Mówi pan o ekologicznym jedzeniu, czyli goście, którzy przyjeżdżają do agroturystyki, mogą liczyć na to, że gospodarz ich poczęstuje takim swojskim, zdrowym jedzeniem. Zdecydowanie, to jest jedyny swojski smak tutaj na Spiszu. Wiemy, że każdy region ma ten swój smak. Ten smak możemy tutaj spotkać. Często odgrzebujemy stare przepisy, gospodynie gdzieś tam znajdują te stare od babci przepisy i robią naprawdę takie specjały, spiskie, że nie spotyka się nigdzie tego. Teraz bierzemy zjazdówki, teraz bierzemy biegówki, możemy pobiegać po szlakach, pojeździć na nartach, no a latem oczywiście rower wchodzi w grę, wszędzie jest blisko, wszędzie pięknie. Dokładnie, wszędzie blisko i dobra infrastruktura, przede wszystkim rowerowa czy spacerowa. My zapraszamy oczywiście cały czas do gminy Łaprze Niżne, tutaj do Niedzicy, do zwiedzania zamku, ale nie tylko. Także kultura jest tutaj piękna i o niej właśnie powie nam Janusz. Kultura przepiękna i ze mną oczywiście pani Elżbieta. Pani Elżbieta, historyk, przewodnik. No, chciałoby się rzec, pani Elżbieto, jak to u was jest z tą kulturą, bo widzimy za nami młodzi grają na różnych instrumentach. Pani jako przewodnik zna każdy jeden region tej właśnie ziemi. Oj tak, jeżeli chodzi tutaj o kulturę, to trzeba powiedzieć, że wiele dzieciaków jest dumne z tego, że jest w ogóle ze Spisza. Wiele młodych należy do zespołów regionalnych. Praktycznie w każdej wiosce mamy zespół spiski. Czyli tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak, dokładnie. Jest wiele obrzędów, gdzie rodzice, dziadkowie przekazują. Mało tego, w tej chwili w szkołach edukacja regionalna, gdzie też mogą właśnie te informacje zdobywać na lekcjach. No i przede wszystkim mogę powiedzieć, że ta kultura na tym terenie cały czas żyje, bo gwara jest obecna w praktycznie w każdym domu spiskim. Czyli przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na co dzień się mówi w domu, na co dzień się mówi gwarom w szkole i w urzędzie też? To znaczy gwarom mówi się w szkole między sobą, natomiast oczywiście kiedy zajdzie taka potrzeba, to używamy języka literackiego, ale każdy, można powiedzieć, że praktycznie każdy mieszkaniec z tego regionu zna gwarę. A co ciekawego można zobaczyć w tym regionie? Jeżeli chodzi o nasz region, ma tutaj bardzo duża możliwość jest. Każda praktycznie wioska posiada zabytkowy kościół. Mamy gotycki kościół w Niedzicy, w Kacwinie, we Frydmanie. Chciałem tu podkreślić, że we Frydmanie są piwnice dwukondygnacyjne. One służyły kiedyś do przechowywania wina. Mają około 180 lat. We Frydmanie również jest ołtarz dwustronny, gdzie dwóch księży może w tym samym czasie mszę świętą sprawować. Mamy kościół rokokowy w Łaprzach Wyżnych, kościół w drewniany w Trybszu. I tu warto podkreślić, że panoramę Tatr, którą możemy oglądać właśnie z tego wierchu Łaprzanki, możemy zobaczyć również w tym kościółku drewnianym, który posiada we wnętrzu polichromię, ściany, jak i właśnie sklepienie, całe pokryte jest malowidłami.
Więc obok właśnie kościołów mamy również piękne kapliczki, które można zwiedzać. Są miejsca, rezerwaty, jak Niebieska Dolina, Buczyna Karpacka, tam jest przełom Białki, tam z kolei znaleziono bumerang, który ma około 30 tysięcy lat przed naszą erą. Mamy również Zielone Skałki, rezerwat, także wiele, wiele tutaj atrakcji jest. No a przede wszystkim jest tutaj czyste powietrze, można pojeździć na rowerze, pochodzić, pospacerować. No i myślę, że ludzie są ciepli, życzliwi, otwarci, którzy spowodują, że Państwo będą się dobrze u nas czuć. Więc gorąco, gorąco zapraszamy w tak malownicze miejsce, gdzie można poczuć fantastyczną atmosferę życia codziennego, życia tak fantastycznych ludzi, których dzisiaj myśmy poznali. Kochani, a pan wójt powiedział, że kapela pierwszy raz gra tutaj na szczycie, a więc specjalnie dla was dzisiaj żeśmy ją wywieźli po to, żeby wam zaprezentować piękno i uroki Spiskiej Ziemi. A my oczywiście spotykamy się już w następnym wejściu. Bądźcie z nami, w nim więcej o bazie noclegowej gminy Łaprzeniżne. Do 11:50 i zapraszamy na kolejne wejście.